No to może dzisiaj sobie zrecenzujemy co? Kogo? Co? Kogo? Co? Co? Kogo? Co? Co to polski czy co? WTF! 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 Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś spotykamy się tutaj z no właśnie moi drodzy, nie do końca z podróbką Lego bym powiedział. Dlaczego? Ponieważ najstarsi z was, w tym i ja, mogą kojarzyć stare, takie naprawdę stare Kobi. I moi drodzy, pozwólcie, że wam teraz przytoczę screen. Mam nadzieję, że jest taki screen. Wyglądało ono tak. Czy to logo wam czegoś nie przypomina teraz? Dam wam chwilę. No właśnie, moi drodzy, niby to podróbka Lego, albo inspiracja Lego, ale jednak bym się kłócił, czy czasem nie jest to inspiracja Kobi, tym bardziej, jeżeli bierzemy pod tutaj sobie jeszcze jakby wgląd to, że tu jest wojsko, a wojsko jest tylko gdzie? No właśnie w Kobiku. Mega Bricks to raczej nie jest nazwa tej firmy, ponieważ kogo jest nazwą tej firmy? Army Action, moi drodzy. Ja to kupiłem bodajże za 3,50 i tak jest, ja tego tak nie zrobiłem, to tak wyglądało po prostu. To ciekawe, kupiłem to nie w Chińczyku, a w Carrefourze, czyli dość dużym sklepie, który jednak z podróbkami się tak nie zajmuje, Hong Kong Kogo Limited. Moi drodzy, dostajemy tu również alternatywy Build Your Own Style, czyli aż 3 opcje możemy sobie wbudować i chyba to jest ciekawsze niż to, co proponuje nam, chociaż, bo ja wiem, chyba wszystkie 3 będą ciekawe. No właśnie, to w żaden sposób nawet nie było zaklejone, więc no słabo, natomiast o, już się bałem, że nie mam instrukcji przez sekundę. Natomiast chyba nikt się nie połasił, żeby sobie buchnąć tego zawartość. Czyżby już ktoś kiedyś otwartą zawartość i zna tą zawartość? Prawdopodobnie. No cóż, instrukcja złożenia chipka mnie już intryguje. Ulotkowa jakość i bardzo wielka małość tej instrukcji, czego jak wiecie nie lubię, nie trawię po prostu, no nie rozumiem, czemu tutaj wszyscy szukają tej oszczędności w papierze. Natomiast nie folii na przykład, tak? Nie można było dać mniejszej folii kosztem większego papieru. Tymczasem dostajemy tą ogromną folię, niepotrzebną, którą trzeba było zawijać w tym opakowaniu. Tylko zbudujmy sobie, no właśnie, zbudujmy hipolka, co? Hipolek jest tu przecież zbudowany. Co oni mi tutaj insynuują, że mam budować hipolka, a hipolek jest zbudowany już w środeczku? I niestety pierwsza szokująca informacja na starcie to jest jakiś żółtek. Co to ma być? Ja rozumiem Chiny i te sprawy, ale moi drodzy, tu jest normalny wypas, normalny białas, normalny euroolkuszanin, tak? A tu proszę, otrzymujemy jakiegoś żółtka w całości. Chociaż przyznam się szczerze, że jego wygląd mnie intryguje trochę. Nogi w ogóle, jakie cieniutkie. Ktoś tu zapomniał o dniu nóg. Ktoś tu zapomniał o dniu nóg, tak? Cały w ogóle z tyłu jest taki. Te nóżki lekko za lekko chodzą, ale znośnie. Nadruk również, powiedzmy, jest znośny. Także tutaj tego nadruku się czepiał nie będę. Natomiast no spójrzcie, no gdy nakładamy ten hełm, wychodzi, że no on jest po prostu chyba jednak zakamuflowany, tak? On może wskoczyć do bota, bagna, czegokolwiek i go nie będzie widać, tak? Natomiast absolutnie nie to nam pokazuje opakowanie. A jak wiecie, ja kłamstwa takiego nie dzierżę, bo jeżeli już coś widzimy na opakowaniu i na przykład mamy ochotę mieć to, co jest w środku i wydajemy te ciężko zarobione 3,50, to jednak chciałbym mieć to, co jest w środku, a nie, moi drodzy, coś takiego. Tym bardziej, że spójrzcie, potwierdzenie mamy z tyłu. Tu jest zupełnie inny hipas narysowany. Jeżeli ja bym zbierał po prostu hipki, może nie Lego, ale Kobi wojenne, stare Kobi czy inne wojenne i dostałbym coś takiego, po prostu bym się zdenerwował i chyba miałbym do tego pełne prawo. Czy to coś pisze, że to się może różnić od tego, co jest w środku? Pewnie pisze, bo się tak zabezpieczają, ale tak nie, no naprawdę, miałem się nie denerwować, ale się po prostu, moi drodzy, czasami nie da. Instrukcja taka lekko niejasna, bym powiedział, ale spróbujmy zbudować.
No i moi drodzy, gotowy konstrukt prezentuje się, no, pi razy drzwi w ten sposób. Chciałem zauważyć miłą ciekawostkę, że dostajemy tutaj takie kołpaki do zaślepienia tych kół. O, czekaj, tylko na... dobra, wskoczyło. Tylko one nie do końca chcą wchodzić. No właśnie, a propos wchodzenia, moi drodzy, aż mi się tutaj otwarła rana na ręce, ja się rano skaleczyłem nożem, krojąc cebulę i te klocki, no niestety szczepiają się tak mocno, trzeba dołożyć tyle siły, że aż otwarła mi się ta rana. Ponownie muszę co chwilę lizać tego palca, zaraz pewnie mi pokapie krew. No ale tak to jest tutaj na wojnie, moi drodzy, tak jest na wojnie. No i palce później pokrwawione, moi drodzy. Bardzo miłe również jest to, że spójrzcie, dostajemy tutaj te zapasowe klocki, dzięki którym możemy zbudować konstrukcje, które tutaj mamy zaprezentowane z tyłu. To się naprawdę ceni. Natomiast nie ceni się tego, że nie dostajemy do tego instrukcji. No ale cóż, w Lego czy Kobi w latach 90. również dostawaliśmy instrukcji do tych alternatyw, jakoś musieliśmy sobie radzić. Niemniej ten gest jest przeze mnie doceniony. Jeżeli chodzi o samo autko, tak jak mówiłem, budowało się to ciut ciężko. Budowało się to ciut faktycznie z tym, że trzeba tu włożyć siły. Rozmontowywuje się, no, również nie za łatwo, moi drodzy. To więc teraz zależy, czy wam zależy. Jeżeli wam na zbudowaniu tego i nie rozmontowywaniu, to super, ekstra. To jak na wojnie, po prostu takie pojazdy powinny być bardzo cenione. Więc ciężka ich... chociaż tu akurat, to jest jeden element, tu łatwo odchodzi, ale poza tym elementy naprawdę ciężko odchodzą. Tu trzeba by włożyć kupę siły. Natomiast przez ten niesprawny palec będzie mi to ciężko, a nie chcę faktycznie to pokapać krwią. Więc kurczę, no tutaj jeżeli cenicie sobie to, by ta zabawka była trwała, by nią jeździć i by się nie rozwalała w trakcie jazdy, oczywiście nikt by tak za bardzo nie chciał, no to jak złoto, nie? Boli, widzę, brak studów tutaj na nogach u typa, gdyż po prostu, no właśnie, jak on ma na tym siedzieć? No jak? Czekajcie, czy ja coś źle skonstruowałem? No nie. On się po prostu... Czy on się tu nie mieści? Ja to skonstruowałem dobrze, tak? Dobrze to skonstruowałem. On się nam, moi drodzy, po prostu tutaj nie mieści. Czekajcie, no. Spróbujemy gościa wcisnąć, ale... On ma te nogi jakieś dłuższe, niewymiarne. No nie wejdzie nam, moi drodzy, tutaj ten chłop. Ajajajajaj. Czyli ta konstrukcja jest dyskwalifikowana na tej wojnie. A szkoda, bo już zaczynałeś łapać plusiki, kogo? Tymczasem, no, musi chłop tak siedzieć. No niewygodnie. Tym bardziej, że wtedy nie możemy tego wziąć do góry. No ajajajaj. A powiem wam szczerze, że mocna szkoda. Naprawdę mocna szkoda, bo klot sam w sobie nie jest zły. Jest twardy, w sensie, okej, buduje się go ciężko, ale też jakościowo jest dobry. Nie boimy się, że go połamiemy w palcu. Sam klot, więc mówię, nie jest jakiś tragiczny. Natomiast konstrukcja ma inne minusy. No właśnie, to, że jesteśmy strasznie ukłamywani, jeżeli chodzi o wygląd hipka. No ja bym się strasznie zawiódł, tak jak mówiłem, jeżeli bym był uparty tylko i wyłącznie na tego typu hipki, a dostajemy coś takiego i kolorystycznie, i w ogóle całym wyglądem innego, tak? I tu ma inne nóżki, tu ma inne wszystko. Dodatkowo jesteśmy również ukłamywani, że ten hipek nam się nie mieści, a nie mieści się. Ale dlaczego się tu nie mieści? To ja, moi drodzy, nie wiem. Czekajcie, ja może dokonam bluźnierstwa i rzucę tutaj, spróbuję tutaj użyć hipka Legosa i hipek Legos nam wchodzi bez problemu. Czyli to jest wina zbyt długich nóżek po prostu tego jegomościa, tego żołnierza, który, jak widzicie, o, teraz powinniście widzieć, jakie są w stosunku do hipolka Lego. Ja cię przepraszam, że ci tą krzywdę zrobiłem. Idź na rekonwalescencję umysłową. Także jesteśmy kłamani, no niestety. Co do wyglądu hipka i co do tego, że mieści się w pojeździe. To są niestety moje największe zarzuty, które normalnie mocno naprawdę dyskwalifikowałyby tą konstrukcję, dając jej już jakąś niziuteńką dolnotabelową ocenę. Natomiast doceniam to, że dostaliśmy te klocki zapasowe. Doceniam to, że mamy aż 3 opcje i na przykład w tej opcji się sprawdzi, ale w tej już też nie. No cóż, moi drodzy, powiem tak, myślę, że kogo trzeba będzie dać drugą szansę kiedyś. Trzeba im będzie dać drugą szansę absolutnie, bo jako kloc nie jest zły. Jakościowo nie mamy tu tragedii, a biorąc pod uwagę, że ja to naprawdę dałem chyba 3,50, no to, moi drodzy, naprawdę mogłoby być dobrze, gdyby tylko ten hipek był normalny i gdyby wchodził. To byśmy naprawdę mieli do czynienia z dobrą podróbką.
Lego czy COVID? Teraz się musimy zastanowić. Także ja myślę, że, moi drodzy, nie ma innej opcji. Ja muszę się wybrać, tego kołgo jeszcze kupić w tym Carrefourze i dostaną one po prostu rundę drugą. Dostaną drugą szansę. Mało kto u mnie dostaje drugą szansę. No, prawie wszyscy, ale cicho. Także, moi drodzy, szkoda troszkę. Pierwsza recenzja nie wypada korzystnie. Z pierwszej recenzji, no niestety, ta suma zysków i strat, bawialności, ukłamywalności kontra dobry kloc spowoduje, że niestety dam mu nijakie 5, po prostu. Ale gdyby Hipek był normalny i tu wchodził, zasługiwałoby to naprawdę nawet, myślę, na 8, moi drodzy. Więc ja myślę, że ta druga szansa po prostu tym klockom się należy i po prostu nie można tego tak zostawić bez drugiej szansy. Moi drodzy, ja wam dzisiaj dziękuję za kolejny wspólny odcinek. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w kolejnych. Byście tych nie przegapili, kliknijcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i wtedy powinniście widzieć wszystkie inne recenzje, w tym właśnie dogrywkę dla kogo. Jeżeli lubicie klimaty wojskowo-wojenne, bach, tutaj filmik, no ale rzucę też wam drugi, żeby wam się nie nudziło tego popołudnia. Dzięki, że byliście ze mną, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych recenzjach. Bye!